Do narożnika czerwonego zapraszam reprezentant Iry Damielec, Hubert Dziubek. A jego rywalem reprezentujący Kuźnię Boksu Opole, Pawlo Jarowi. Kategoria wiekowa do 12 lat, najmłodsi zawodnicy dzisiaj, kategoria wagowa do 38 kg. Także serdecznie witamy. Hubert uśmiechnięty w czerwonym narożniku, jego rywalem Pawlo. Też serdecznie witamy w Kętach. Za chwileczkę powitanie na środku. Mariusz Głowacz poprowadzi walkę między linami. Witamy również sędziów, których przedtem jako jury przedstawiałem. Tradycyjne powitanie na środku ringu. Trzy razy jedna minuta w tej kategorii wiekowej. Shake hand, good luck. I będziemy rozpoczynać nasz bokserski maraton. Ring wolny. Runda pierwsza. Koniec rundy. Koniec rundy pierwszej. Słuchajcie, serdecznie witamy kolejnych kibiców. Ring wolny. Runda druga.
koniec rundy drugiej. Zawodnicy, którzy aktualnie między linami, to nasi adepci U12 w tej kategorii mają możliwość, aby dzisiaj boksować. Kategoria wagowa do 38 kg. A my witamy, słuchajcie, patrona, który też, jak zawsze, jeżeli chodzi o naszych sportowców, Krzysztof Klęczar, burmistrza miasta i gminy Kęty. Serdecznie witamy na hali pana boksu. Witamy bardzo. Brawa, brawa dla pana burmistrza, który tutaj jest z nami. A przed nami jeszcze jedna runda tego pojedynku. Ring wolny. Runda trzecia. Koniec rundy, koniec walki. Brawo, panowie. Tak jest. Brawo od kibiców, drodzy państwo. Tak jest. Najmłodsi zawodnicy, aby też w boksie zostali jak najdłużej. Po werdykcie oczywiście brawa dla jednego i drugiego zawodnika. Słuchajcie, taka informacja również techniczna. Zawodnicy po zakończonej walce schodzą i koło ringu, tutaj przy stoliku jury, otrzymują medale i dyplomy, tak aby kolejną walkę już rozpoczynać. Zapraszam zawodników do werdyktu. Panie i panowie, w pierwszej walce naszego 47. Grand Prix Małopolski w boksie jednogłośnie na punkty wygrywa narożnik czerwony Hubert Dziubek i Ryda Mielec. Brawa dla jego rywala Pawlo Jarowi. Dziękujemy. I przygotowują się Nadia Bober i Anna Wiatr. Zawodników poprosimy tutaj przy ringu koło stolika odebrać swoje dyplomy, medale i pyszny makaron czaniecki jutro na obiadek.